Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. Hejo, hejo moi kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco. Witam was w niedzielę, 15 maja. Jeżeli chodzi o życzenia, to nie mam na dzisiaj nikogo na 15, natomiast mam na 16, więc od razu korzystając z tej okazji, że nagrywam dzisiaj, a filmik ukaże się raczej jutro, to od razu złożę życzenia za poniedziałek, czyli za jutro. Będzie to Bang Bang oraz Katarzyna Makolongwa. Także moje drogie, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych słodyczy wam życzę. Także ja zapraszam was tym razem znowu na hol. Wracając z weekendu, jaki spędziłam u mojej po prostu psiapsiuły, u Agi. Agę już miałyście okazję poznać w którymś z vlogów moich wcześniejszych. W soboty na niedzielę po prostu zostaliśmy tam z dziećmi na grilla. Robiliśmy sobie grilla. No i dopiero wróciliśmy, dzisiaj mamy niedzielę i wróciliśmy do domku. Wracając do domku, zajechaliśmy do stoku, ponieważ miałam kupić Oliwii buty. No i jak to u mnie często bywa, miałyśmy kupić buty, a kupiłyśmy troszeczkę więcej niż buty. Natomiast bardzo mieliśmy problem z dostaniem butów na moje dziecko. Także poczyniliśmy jakiś tam malutki haul. Jeżeli jesteście ciekawe, co zakupiłam, ciekawi, to oczywiście zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Zakupy poczyniliśmy w Primarku. Kolejny sklep to był Shoezone. I kolejny sklep to był co? Zaraz wam powiem. World of Shoes. Windsor's, tak się nazywa. Windsor's. Może od tej siatki właśnie zacznę. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o te zakupy, to właśnie w tym sklepie Oli moja dostała w końcu buty. Problem był nieziemski, bo nie wiedziała już po prostu, które, jakie, te były fajne, te niefajne. I wybrała sobie świetne, naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o cenę, to one są przecenione z 20 na 12, czyli 8 funtów taniej. Takie lakierkę sobie kupiła, czyli lakierkowane, takie fajne tutaj z paseczkiem. Także bardzo fajne, wiecie co robiłam kiedyś w lakierkach? Ten odgłos takiego szeleszczenia. Kiedyś mi się to podobało, kiedyś lakierki były bardzo w modzie. Także sama miałam chyba z 3 pary lakierek. Takie oto buciki moja córcia sobie zakupiła w rozmiarze 4, czyli mój rozmiar. Wyobrażacie to sobie? 4 jest moim rozmiarem, także przypuszczam, że o rozmiar większe byłyby na mnie, czyli 5. I oczywiście przy okazji, że córcia kupowała buty, mój synek stwierdził, że też chce. Zakupił sobie takie oto cichobiegi. Bardzo leciutkie, świetne buty, naprawdę są tak leciutkie po prostu jak jakieś piórko normalnie, z taką tutaj angielską flagą na rzepy, co jest dla mnie super, bo nie muszę po prostu się męczyć, żeby mu wiązać buty, bo takie oto szaro-pomarańczowo-białe. Ja uważam, że są bardzo fajne. Rozmiar 33, bardzo leciutkie, naprawdę super. Jeżeli chodzi o cenę, to zaraz wam powiem albo wam nie powiem, nie widzę tu ceny, ale czekajcie, bo tu będę miała na paragonie. Już wam mówię, chyba to są te. Tak mi się wydaje, że to te 9 funtów. Tak, 9 funtów, Oliwii 12. I trzecia rzecz, jaką w tym sklepie zakupiłam, ponieważ tam były też torebki i biżuteria. I zakupiłam jedną rzecz z biżuterii. Chciałam jeszcze kolczyki, ale jednak one były takie faktycznie za zwykłe. I mówię, dobra, to odkładam. Natomiast kupiłam taki wisiorek z takim pięknym serduchem. Mamy. Z takim oto pięknym, opalizującym sercem. Takie jest to serducho. Nie wiem, pokażę wam może na tle bluzki. Takie fajne, opalizujące. Bardzo się fajnie mieni. Na słońcu naprawdę daje fajny efekt. Bardzo mi się spodobało. O, takie z przodu. Bo to jeszcze ma jakieś cyrkonie. Widzicie? Na pasku. Takie oto serduszko śliczne. No i właśnie to zakupiłam za 6 funtów. Także to są 3 rzeczy, jakie zakupiliśmy właśnie w tym jednym sklepie. Jakim będzie Shoezone? W Shoezone Oli nie dostała butów, natomiast dostałam ja. Zakupiliśmy jedną parę butów, jeżeli chodzi o cenę 17,99, to już wam mówię. Niestety nie było promocji, niestety. Zakupiłam takie oto buciczki. Bardzo mają fajny, bo jest niski obcas, co ja po prostu lubię. Takie
Takie naprawdę bardzo efektowne, ładnie wyglądające, zgrabnie wyglądające i uważam, że będą do bardzo wielu stylizacji mi pasować. Takie klasyki, takie sandałkowe, tutaj właśnie przeplatane. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajne i na wyjście, i na co dzień. Także wygodne raczej będą, bo jeżeli wysokie jakiekolwiek nosiłam, były też do zniesienia, to ja uważam, że to też będzie do zniesienia. Także na takim miejskim obcasiku w Shuzon za cenę 17,99. No i to jeżeli chodzi o buty w tych dwóch sklepach. Tak, teraz zauważyłam, że jakieś szał na obuwie mieliśmy. Kolejny sklep to już Primani. Zobaczcie, w ogóle będzie to śmiesznie wyglądało. Nie kładę na stół, bo będzie kłótnia, chociaż nie ma skin, tak jak już mówiłam Wam. Ale Wam pokażę. Ta-da! No, takie same buty sobie kupiłyśmy. Co prawda Oli na początku bardzo nie chciała, że czemu takie same, no. Mają one w ogóle, jeżeli chodzi o podeszwę, rzekomo tą taką memory foam, czyli jak stopa nasza się tutaj dostosuje, tak nasz but zapamięta po prostu układ naszych palców, układ naszej stopy i czuć faktycznie tutaj taką gąbeczkę, którą faktycznie te stopy w tą piankę się fajnie będą wbijać. Bardzo wygodne, bardzo leciutkie. W takim kolorku, zobaczcie nawet jak pasują mi do tej zielonej bluzeczki, jakbym założyła tylko jeansowe, krótkie spodenki i takie adidaski. Uważam, że naprawdę super. Także Primani, szaro-zielone, bardzo fajne, efektowne. Pokażę Wam tą zieleń w środku, taka żółć w sumie, taki oczojebna żółć, czyli taki limonkowy, fajny. Jeżeli chodzi o cenę tych bucików, 10 funtów i wzięłam je w rozmiarze 5. Natomiast moja niunia wzięła w rozmiarze 3, rozmiar trójka, czyli o 2 rozmiary te akurat mniejsze od moich. Także wzięłyśmy sobie takie same buty. I tak jak mówię, ta sama cena 10. Także tu nie ma do rzeczy nic, czy to są dla dorosłych, czy dla dziecka. Więc 10. Dobra, jeżeli chodzi o buty, to jeszcze chyba są dwie pary. Strasznie, zaszaleliśmy dziś, tym razem po prostu z butami. Jedne jeszcze, jakie ja wzięłam najzwyklejsze na wyjazd, pod wyjazd, na plażę, efektowne, bardzo ładnie wyglądające, zaraz Wam pokażę nawet tutaj przy użyciu ręki, zobaczcie. Takie białe, ale właśnie tą taką ozdobną japonkę mają, czyli właśnie to takie tutaj przejście między palcami, także naprawdę efektowne, z takimi kamyczkami, to są takie kamyczki, one pewnie podpadają, ale wiecie co, za cenę 2,50 to nawet niech se podpadają po nawet tylko i wyłącznie tych jednych wakacjach, czyli po tym jednym wyjeździe, czyli po tych tam 10-12 dniach. Jeżeli chodzi o, no jest napisane właśnie, że to jest swim and beach, czyli po prostu na dopływania i na plażę kolekcja taka. 2,50. Mój rozmiar to rozmiar, nie wiem jaki, 3-4. 3-4, także ja mam czwórkę, mam małą stopę, bardzo ładnie wyglądają na stopie, ślicznie. Więc takie buty. I ostatnie, jakie zakupiła jeszcze Oli, są to trampole. Trampole takie sobie zakupiła, cena 3,50, dwójki rozmiar z gumką, błękitniutkie, śliczne, bardzo mi się podobają. Na gumowej podeszwie, takie po prostu cicho biegi, naprawdę na podwórko wszędzie, do każdej również stylizacji. I właśnie fajne, że nie mają wiązań, tylko mają tą gumkę, także stopa fajnie wchodzi i wychodzi. Także tyle, jeżeli chodzi o buty. Kolejne rzeczy, ja pozwolę sobie tutaj wyjąć. Ja chyba zakupiłam aż jedną. O, tutaj dzieci to kupiły właśnie te. Co to są? Owoce jakieś te suszone? Raspberry i blueberry, tak. Tak, takie oto suszone owoce, bardzo lubią w Primarku, nie wiem jaka cena, chyba jest 19 pi za sztukę, czy jakoś tak. Kolejna rzecz, jaką zakupiła sobie Olivia, są to takie pseudo-jeansowe, bo to nie jest jeans, wiecie, taka imitacja jeansu, takie krótkie spodenki. Sama bym takie założyła, świetne, leciutkie, mięciutkie, ten pseudo-jeans, takie nie wiem właśnie co to za materiał, zaraz Wam może powiem, 100% bawełna. 100% bawełna, takie fajne, imitujące jeans, na gumeczce, takie o krótkie spodenki, jeżeli chodzi o cenę, 9 funtów. 9 funtów za takie spodenki do biegania na lato. Kolejna rzecz, to już ja kupiłam synkowi, ale to nie było w Primarku, teraz kojarzę, że to było chyba w Pikux, o ile się nie mylę, bo tam również zakupiłam właśnie chyba tylko tą jedną rzecz. Na 7 lat, cena 5 funtów, takie krótkie spodenki, materiałowe, szaro-szare, szaro-siwe, z kieszeniami i co ja szukałam, żeby były ściągane w pasie, ponieważ moje dzieci są wyjątkowo chudymi dziećmi. Nie wiem, po kim.
żartuję, pomnę. Także za piątaka takie krótkie spodenki dla Grecka. Wzięłyśmy sobie z Oliwką skarpetki, stópki właśnie do tych, do tych szarych adidasków za cenę 2 funtów jedynie. Także super ekstra. Kolejna rzecz, jaką zakupiła Oliwia, i to już będzie rzecz przedostatnia, tak? Kolejną rzeczą, jaką właśnie córcia zakupiła, jest to taki t-shirt, taka koszuleczka, taki bardzo taki pudrowy, różowy, ścięta jest tak na bok, jak widzicie. No i oczywiście w to emotikonki. Jakżeby inaczej, cena tej bluzeczki to 5,50, ona wzięła sobie na rozmiar 9-10 lat. Bardzo fajna, hashtag selfie i po prostu takie emotikonki i na dole queen. Selfie Queen, czyli po prostu królowa selfie. Ostatnią rzeczą, jaką zakupiłyśmy, i to już będzie koniec naszych zakupów, jest to taka bluzeczka, która bardzo mi się spodobała. Zakupiłam ją w Primanim, czyli taka oto fajnie wycięta, tutaj haftowana z przodu. Tu właśnie ma znowu motyw tych rozciętych takich ramionek i to wiązanie idzie z tyłu na szyję, kawałeczek szyi widać. I tak jak mówię, tutaj jest haftowana. Bardzo ładnie, efektownie to wygląda i taka dość raczej taka, widzicie, jest leciutko jakby prześwitująca. Więc taka oto bluzeczka, prosta, taka ścięta z tyłu, jest jakby minimalnie dłuższa. Także na wakacje super, super. I cena tej bluzeczki to 8 funtów. I moi drodzy, moje drogie, to są wszystkie nasze zakupy, jakie poczyniliśmy dzisiaj. Także ja bardzo Wam dziękuję za chwilę, za uwagę. Mam nadzieję, że ten haul Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama, Pinteresta i również zapraszam Was na Snapchata. Możecie znaleźć mnie na Snapie. Jeżeli chodzi o mój nick, zaraz Wam nawet powiem, bo już niektóre z Was mnie pytały. Jest to agusiek35, przez duże A. agusiek35 jest to mój nick na Snapie. Także zapraszam na Snapa, tam również możemy się kontaktować, staram się na razie staram się zapoznać w ogóle ze Snapem, co tam można i tak dalej, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam, możecie mnie znaleźć, ja po prostu będę z Wami na bieżąco. Bardzo dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę Wam przemiłego całego tygodnia i tak jak powiedziałam, złożyłam życzenia za poniedziałek, czyli Bang Bang i Katarzyna Makolongwa. Dziewczyny, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. 16 też ma urodziny moja kuzynka w Polsce, ale nie wiem, czy mnie ogląda. Jeżeli tak, to oczywiście Madziu wszystkiego, wszystkiego najlepszego, bo Madzia ma również urodziny. Także cóż, będę się z Wami żegnać. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, jo!